Dobry wieczór. Myślę, że nie będę mówił długo, ale jeżeli dzisiaj byśmy stracili punkty po takiej grze na tym boisku, to myślę, że nie byłoby to sprawiedliwe. Mieliśmy dużo sytuacji, ale te sytuacje, tak, taką miałem myśl w drugiej połowie, żeby nam się coś tu nie zemściło. No i niestety rzut karny i robi się nerwowo, ale jestem zadowolony z postawy mojego zespołu i dzisiaj najważniejsze, żebyśmy dobrze przygotowali się do meczu z Górnikiem i nie popadali w jakiś hura optymizm, tylko dalej wykonywali swoją pracę rzetelnie. Dziękuję. Nie, u mnie się nie zmienia. Proszę mi wierzyć, nawet jeżeli będzie to ostatni mecz i daj Boże, będziemy już mieli pewne utrzymanie w pewnym momencie, to będziemy chcieli grać dobry futbol i w tą stronę zmierzamy.